Edyta Górniak, znana z nie tylko ze swojego głosu, ale także z barwnego życia osobistego, przeszła przez wiele trudnych i intensywnych związków, zanim ostatecznie znalazła spokój i ukojenie podczas swoich podróży po Azji. Szczególnie w Tajlandii, jej doświadczenia w relacjach osobistych zdają się być równie dynamiczne i pełne emocji, co jej kariera muzyczna. Począwszy od związków z postaciami takimi jak Piotr Kraśko, Dariusz Kortki i Robert Kozyra, jej życie miłosne było pełne wzlotów i upadków. Szczególnie trudny okazał się związek z muzykiem studyjnym. Również o imieniu Dariusz. Jak wyznała w programie Mywaj, jeszcze przed ślubem zorientowała się, że narzeczony oszukał ją w tajemnicy przepisując na siebie jej firmę i konto bankowe. Mimo tych ostrzeżeń, Edyta postanowiła kontynuować związek, co ostatecznie skończyło się głośnym skandalem i rozstaniem w atmosferze konfliktu. Poza swoim burzliwym życiem miłosnym, Edyta Górniak znalazła również czas na duchowe poszukiwania, które przyniosły jej spokój. Fascynacja buddyzmem i częste podróże do Tajlandii pozwoliły jej na odreagowanie stresów i zmagania się z trudnościami, które napotkała w życiu prywatnym i zawodowym. Jej zainteresowanie kulturą i religią krajów azjatyckich pozwoliło jej na głębsze zrozumienie siebie i świata. Odkrycie, że Edyta Górniak miała taką fascynację postacią Bruceali, jest zaskakujące i rzuca nowe światło na jej osobowość oraz zainteresowania. Opowieść o tym, jak legendarny mistrz sztuk walki mógł wpłynąć na jej życie i twórczość. Pokazuje, jak różnorodne inspiracje mogą kształtować nasze życie. Bruce Lee, choć związany głównie z Hongkongiem i USA, miał ogromny wpływ na popularyzację kultury azjatyckiej na całym świecie. Jego podejście do sztuk walki, filozofia życiowa, a także jego magnetyczna osobowość i charyzma sprawiły, że stał się ikoną dla wielu ludzi na całym świecie, w tym dla młodej Edyty górniak. Fascynacja Lii mogła przyczynić się do jej późniejszego zainteresowania Azją i duchowością tego regionu. Wyznanie górniak, że Bruce Lii był jej niespełnioną miłością życia i że marzyła, że kiedyś wezmą ślub, Mimo, że byłoby to niemożliwe, podkreśla emocjonalne i prawie baśniowe związki, jakie ludzie mogą tworzyć z postaciami, które ich inspirują. To, że dzieliła się tym bardzo osobistym wyznaniem na Instagramie, pokazuje także, jak gwiazdy mogą dzielić się swoimi pasjami i tajemnicami z fanami, budując z nimi głębszą więź. Jest to przykład na to, jak publiczne postaci mogą wpłynąć na osobiste życie i wyobraźnie innych, nawet po latach od swojej śmierci. A fascynacja Bruce'a Emily przez Edytę Górniak jest pięknym świadectwem trwałości jego dziedzictwa.